Hej, hej, siemaneczko, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku ze scenariusza Przygranicze. Gramy oczywiście Cytadelą, niestety na bagnach, więc tutaj akurat mamy ten problem, że bardzo wolno się poruszamy. I teraz tak, będziemy próbować zdobyć wszystkie i zdominować wszystkie siedliska, czyli wszystkie kopalnie, ale to nie będzie takie proste, dlatego że po pierwsze, nie mamy wszystkiego oznaczonego, nie mamy wszystkiego odkrytego, ale mam nadzieję, że to co widzimy, to jest to co musimy przejąć, bo jeżeli będzie inaczej, no to będziemy kurde pałętać się tutaj bez celu, może nie tyle nie bez celu, ale kurde no ciężko będzie przejąć wszystko. Okej. Mam nadzieję, że to co widzimy to jest wszystko, a tutaj na przykład powiedzmy na plaży, tu czy tutaj, nie ma nic co możemy przejąć, jeśli chodzi o kopalnie. Więc postaram się tutaj teraz jakoś jeszcze pozbierać troszeczkę hajsu, chociaż w zasadzie moglibyśmy spróbować wyjść i teraz tak, czy my możemy coś tu pozbierać? Tu raczej nie. Tutaj też nie, no dobra, ale sprawdźmy tam, bo jak kurde, jak się okaże, że tam coś jest, a ja tego kurde nie wziąłem, to będę musiał później wracać. Czy chcę zgadzam się! Oczywiście, że się zgadzam, no na piasku, akurat powiem wam szczerze, tutaj są pochowane, zobaczcie, skrzynie. Tu są pochowane skrzynie, więc warto też zwrócić na to uwagę. Mamy tutaj logistykę i mistrza znajdywania drogi, więc ten korbak jest bardzo dobrą postacią, oczywiście na te tereny, tak? Populacja królestwa zwiększa się. Możemy wziąć oczywiście trochę złota, z tego względu, że będę chciał się wykupić, żeby jeszcze szybciej przejść przez to wszystko. Więc warto, warto. Okej. Okay. Dobierzmy trochę z tego. Cyk, cyk. A, tutaj możemy wyjść drugą stroną. A to ciekawe. Więc pozwólcie mi, że troszeczkę po prostu będę skipował. Czy dogonić wroga? Tak. Okej. Okay. Pozwólcie, że będę troszeczkę skipował te tury, bo w zasadzie nie mamy nic innego do roboty, jak tylko łażenie i zdobywanie. O, to weźmy sobie. Okej, zaawansowany magia ziemi. Weźmiemy sobie po prostu, czy dogonić wroga i zaatakować go. Będziemy łazić i pokonywać jednostki, które chronią nasze siedliska. Garów nie mamy, kurde. To jest dosyć duży problem, bo jednak chciałbym chociażby trochę zaczerpnąć tej magii z gildii magów, więc warto by było, prawda? Gnole. Tutaj nie mamy żadnego siedliska. Więc w zasadzie jedyne siedlisko, które na tym terenie będzie... Tu nie będzie... Ej! Albo mi się wydaje, albo po jego stronie są głównie te... No tak, no po jego... Kurde, gdzie leziesz? Tędy idź! Jezus Maria. Głupek. Poziom drugi... No my nie posiadamy rtęci. Cyk. Okej. Okay. Zejdźmy sobie na dół. Weźmiemy sobie... Czy chcę zaatakować go? No tak. Zawsze to exp, nie? Zejdźmy sobie tutaj na dół. Weźmy sobie jednostki. Przy okazji też zrobimy sobie gildię magów na poziomie trzecim, więc też nauczymy się w zasadzie wszystkich czarów. To będzie nam na pewno przydatne w następnym scenariuszu. Mam wrażenie, że chyba to będzie lepsza postać niż ta poprzednia. Nie jestem... Kurde, zapomniałem. Zapomniałem, jak wyglądała tam ta poprzednia postać z poprzedniego scenariusza. No ale dobra, niech będzie. Gildia magów. Okej, co tutaj potrzebujemy? 20 siarki. Ale hajsu. Ale hajsu. O Jezus Maria. Jeszcze 15 kafli za to. Kurde, wejdę tam i nie będę miał hajsu na to, żeby cokolwiek kupić. Okej, ulepszmy sobie. Dlaczego? Aha, bo siarki nie mamy. Kurde, znowu ta siarka. No niech cię dunder świśnie. Okej. Ulepszmy sobie. Trochę tych. Trochę krówek. I tyle by było z rumakowania, jeśli chodzi o kupowanie. No ale dobra, odwiedziliśmy tutaj gildię magów, więc to jest zawsze u mnie na propsie. Ja sobie w takim wypadku pójdę tędy. Cyk. Przepraszam, musiałem sobie kichnąć. Okej, okay. Tutaj hajs akurat nam jest niepotrzebny, więc weźmy sobie faktycznie doświadczenie. Nie będę walczył ze wszystkimi jednostkami na mapie, więc to doświadczenie może nam się przydać. Ja sobie jeszcze wskoczę tutaj.
cyk. Gildia magów jest zrobiona na 100%. Weźmy sobie dodatkowe jednostki strzelające. Cyk i hydry. Ale hydry, kurde, ja bym... Hydry są nieulepszone. Więc nam się tutaj nie zespolą ze wszystkim. Okej, weźmy tak. Dobra. Lecimy na dół. No i teraz, kurde, akcja. Akcja w stylu zabić wszystko, co się rusza. Cyk. O, tutaj mam, tutaj broni akurat boosta do statystyk. Czy chcesz dogonić, zaatakować go? Tak, no bo to są zawsze... Okej, już powiedzmy, że będę te straty brał na klatę. Co tutaj było, że... Na wszystkich kopalniach, czyli to mi jest niepotrzebne, okej. Dobra, to mi jest niepotrzebne, tu nie ma kopalni, tu jest kopalnia. Przejdźmy przez to. Wszystkie kopalnie to wszystkie kopalnie. O. Dalej. Czy chcę dogonić, zaatakować? Tak, bo to exp. Okej, siareczka nam się akurat przyda. Chociaż w zasadzie nie zamierzam tutaj nikogo dalej atakować. Tutaj nie ma kopalń. Tu jest jedna kopalnia złota. Ale to przejdziemy sobie do niej od innej strony jakby. No i teraz... No, oczywiście, że kurde... Przejdę przez to. Nowy tydzień, to musimy znowu zajrzeć do... Musimy Chociaż czekajcie. Czy tutaj były jakieś fajne zaklęcia? Oślepienie. Błyskawica. Oślepienie. My mamy oślepienie? Mamy oślepienie, okej. Tylko problem jest cały czas z tym korbakiem, że on ma mało punktów magii. Cały czas jeden wiedzy. Cały czas jeden wiedzy. Więc tutaj akurat powiem szczerze, że się zastanawiam, czy on będzie tak dobrą postacią, jaką myślałem, żeby był. Znaczy, on jest dobry, bo on jest mobilny. On jest bardzo mobilny. Znaczy, mam nadzieję, że to on. Stał się, okej, dobra, czyli jednak to jest on. Cyk. Ale nie mamy 12 poziomu też przy okazji. Więc to tutaj jest problem. Czy chcesz dogonić wroga i zaatakować? Tak. Mistrz logistyki. Złaśmy sobie tu. Pięknie, przejmujemy. Coś tu jeszcze będzie? O, tak. Jakbyśmy chcieli... Nie zgadzam się. Cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia miejscówka do przejęcia. Wygrywasz. Okej, okay, dobra, mamy to. Szybka akcja, słuchajcie. Szybka akcja. Czy 36 skasować? Tak. Przedstawiciele Tatalii i Król Lodu pragną ponownie twoich usług. Oba kraje chcą zdobyć ostatni kawałek Erafii, leżący pomiędzy ich ziemiami. Na wymienionym terenie znajduje się także kilka ostatnich zamków należących do lordów Erafii. Nie musisz się ich jednak obawiać. Prawdziwa armia Erafii jest już tylko wspomnieniem. Znacznie poważniejsze walki czekają cię z siłami Tatalii lub Król Lodu. Co zabawniejsze, ziemie, na których toczy się konflikt, mają prawie zerową wartość. Czeka cię więc wojna graniczna, zaciekła, gdyż siły Tatalii będą próbowały pokonać armię Król Lodu, które zdążyły się już ufortyfikować. Bez względu na to, u czyjego boku staniesz, zostaniesz okrzyknięty zdrajcą przez drugą stronę. Zastanów się więc, dobrze, kogo wesprzeć. To decyzja, której ceną moje życie. O nie! Ceną jest moje życie! No dobra. Zarówno król Tralosk z Tatalii, jak i Duke Boragus z Krevlot pragną skorzystać z twoich usług. Oba państwa chcą przejąć dzielący je wąski pasek lądu. Jak na ironię, wartość tego terenu jest żadna. Musisz zdecydować, komu będziesz służyć. Wybór należy do ciebie. No i albo będziemy mieli jednego za sobą, a drugiego przeciwko, albo na odwrót, prawda? I tutaj już jest normalny poziom trudności. W tej kampanii zwycięstwo osiągniesz, zdobywając wszystkie miasta i zamki wroga oraz pokonując wszystkich wrogich bohaterów. Niezależnie od tego,
po której stronie się opowiesz, przeciwnik uzna cię za zdrajcę. W ogóle tutaj mamy dwóch wrogów, więc to będzie... I tu jest jeszcze mapa L, więc tutaj będziemy mieli dosyć duży problem, ale... Kurde, no wydaje mi się, że... Co prawda ten jest bardzo, bardzo mobilny i to jest bardzo fajne, ale kurczę, tutaj mi się wydaje, że akurat ten był lepszym ogólnie bohaterem. W sensie miał lepsze statystyki, był bardziej wyszkolony do 12 poziomu, no i miał więcej wiedzy, czyli no zaklęcia tutaj są kluczowe, więc weźmy sobie akurat tego. Otrzymujesz wiadomość od jednego z generałów Duke'a Boragusa. Nigdy nie lubiłem najemników, ale udowodniłeś, że warto zaoferować ci następny kontrakt. Podobno stary Tralosk był tak wściekły, że udało ci się go pokonać, iż rozkazał dostarczyć sobie twoją głowę koszu. Traloskowi przyszło do głowy uszknąć kawałek naszego terytorium. Twoim zadaniem jest jego powstrzymanie. Co prawda Duke Boragus cię lubi, ale twoje życie nie będzie warte złamanego grosza, jeśli Tatalańczycy pokażą się u bram pałacu Duke'a. Twoje zadanie jest jasne. Zatrzymaj marsz tataliańskich wojsk, następnie pogoń te nędzne gady jak najdalej od naszej granicy, żeby nigdy więcej nie przeszło im przez myśl postawienie nogi na naszej ziemi. Przy okazji pozbądź się aratańskich posterunków. Dobrej zabawy. O nie, tutaj jest... Tutaj jest bagno! Shit! No ale dobra, mamy przynajmniej wszystkie postacie w ogóle. Zobaczcie, w tamtym scenariuszu nie kupiłem wszystkich. Garnizon, który jest pilnowany przez nich, ale to jest garnizon w zasadzie niczyj, więc oni też będą musieli chyba się przez niego przedrzeć, tak mi się wydaje. Tutaj widzę, że przy każdym garnizonie stoimy. Fajnie rozmieszczone w ogóle postacie, tak, że już mam otwartą furtkę do tego. Nie wierzę. Najgorsze guano, które może być. Monolit wyjścia pod moim zamkiem. Przypominam, jest to monolit wyjścia, więc gdzieś musi być wejście i jak ktoś tutaj wyjdzie, to nie można się cofnąć, więc ja nie mogę w to wejść, bo wtedy można tylko wyjść. Więc jak on odnajdzie miejsce, w którym jest wejście i tu wyjdzie, to będzie właził na moją... Ach, nie, no bez jaj. To jest chamstwo. To jest najbardziej słaba taktyka, jaka mogła się wydarzyć. A czy tutaj bohaterowie mają jakiś ograniczony poziom, czy nie? Chyba nie. No mamy przynajmniej tą zaawansowaną logistykę, no ale co mi z niej? Jak ja tu będę łaził, kurde, po bagnie. No ale jest, słuchajcie, 105 punktów magii, więc to akurat zaawansowana inteligencja robi robotę. No zobaczcie, no ja ruszam się po prostu jak mucha w smole. No nie, no... Nie wierzę... Okej, jest parę tych miejscówek, których moglibyśmy coś sobie zbufować. Okej, rozejdźmy się na wszystkie strony świata. No i tyle by było z tego ruchu. Okej. Hajs, kiedy połasiłem się na hajs i nie zdobędę... A, nie zdobędę, okej, dobra, super. Czy ty masz logistykę? Nie. Masz cokolwiek wzrok. Okej. Jak najszybciej przejąć oczywiście wszystkie możliwe surowce. Tędy nie przejdę. To mi też nic nie da. To lećmy do góry w takim wypadku. Cyk, cyk. Dobra. Zaklęty płaszcz, o proszę. Sauruk jest naszym drugim bohaterem, którego będziemy tutaj wykorzystywać. Jeśli oczywiście przyjdzie nam grać na dwa... No nie. Te punkty ruchu. Podstawowa logistyka. O. Czy wszyscy mają logistykę? Nie, Sauruk nie ma logistyki. Aha, tutaj... ja nie widziałem tych bazylisków. Bazyliszki większe. No są dosyć problematyczne, bo stoją nam na drodze, a my w tym momencie nie mamy aż takiej siły armii, żeby cokolwiek tutaj podziałać. Ja nic nie chcę mówić, ale w ogóle fort jest do wybudowania w dwóch miejscówkach. Więc tutaj jesteśmy troszkę w dupiu.
Dobra, zastanawiam się, czy w następnym tygodniu już nie budować jednostek w tym głównym mieście, a resztę zrobić pod hajs, czyli iść w rady miasta. Bo tutaj tego hajsu bardzo dużo zdobyliśmy na początku, więc można by było troszeczkę z tym spasować. Okej, tutaj też jest bardzo fajna rzecz, tylko że tutaj za to trzeba zapłacić, więc na razie może wstrzymajmy się. Okej, podejdźmy tu. Bagna, zesrane. Okej. I tutaj ja bym zrobił już na początku, kurde, ten... Jeziorków, Fort Ogrów. Czy iść w ratusz od razu? Dobra, weźmy, idźmy jeszcze w ratusz. No tutaj fort nas będzie mocno blokował. Fort wymaga od nas bardzo dużej ilości surowców, żeby wybudować, a bez fortu nie zrobimy w zasadzie żadnego budynku. Z jednostkami, prawda? Dobra, trochę expa. Tutaj mamy kolejne drewno. 10 sztuk złota. Okej. Okay. Ty właśnie tutaj. Rękawice jeźdźca są na dole. To zdecydowanie tak. Jak tutaj płaczemy nad tym, że nie mamy punktów ruchu, to rękawice jeźdźca będą zdecydowanie dobrym wyborem. O, i jeden do siły. Super. Nie atakuj. Ale to wypadałoby wziąć, bo będziemy mieli większe przyrosty. Mhm. Dobra, właśnie tu. To jest zbieraj hajs. Bardzo dużo tego hajsu nam tutaj dali. Na początku. To jest bardzo miłe. Z ich strony. Pójdźmy jeszcze tutaj zebrać, co możemy. No i Gunnar niech siedzi w zamku. O, proszę. To mogłem zebrać o wiele wcześniej. Sauruk. Całą kopalnię złota. W ogóle wszystko musimy tutaj przejąć, zdecydowanie. I dopiero później wychodzić, bo te garnizony, które są mocno obsadzone. Więc do któregoś tam tygodnia na bank nie będziemy mogli nic podziałać w tej kwestii. Mamy dwie kopalnie złota w zasadzie tutaj. Mamy dwie kopalnie złota. Dobra, zróbmy tak, żeby nam się nie mieszały postacie. Ty, Gunnar, weź też wejść do środka. No my z tego co pamiętam w ogóle też bardzo dużo... Albo dobra, najpierw to. Bardzo dużo mamy postaci, które nam dają jakieś dodatkowe rzeczy, typu na przykład jeden klejnot. O, sztuk złota. Też dosyć dużo mamy postaci, które nam dają... Trochę zimna. Logistyka. Ten Gunnar jest całkiem spoko, jeśli chodzi o poruszanie się faktycznie. Ratusz, czyli kuźnia. Okej. Świetnie. Nice. Super. I teraz się zastanawiam, na ile jestem w stanie z Zubinem tą grupę orków na przykład przepędzić. Bo ja tak się trochę cykam, a ja przecież w zasadzie mam magię, prawda? Więc magia tutaj mogłaby całkiem fajne rzeczy zdziałać. Czemu by nie? Dobra, ty właź do środka. Ale tutaj nic nie podziałamy niestety więcej. Ty możesz sobie podejść tutaj. Nie wiem, co tutaj będzie. Ale okej, zdobędźmy sobie to. Tutaj dużo hajsu. Okej. Ten miecz też mnie tam kusi. Miecz rycerza śmierci, jeśli dobrze orientuję. Dobra. I teraz jedyne, co będzie naszym problemem, to oczywiście surowce. Czyli mamy wszystkie. Oprócz złota mamy wszystkie. Bardzo fajnie. Akurat to jest na plus. To się szanuje, to się respektuje. Sauruk, weź no przerzuć. I właśnie tu. Dobra. Ty możesz iść. Mamy bardzo dużo jednostek i w zasadzie nie wiem, co z nimi zrobić, jak nie możemy nic zbierać z legowisk, bo nie mamy legowisk, prawda? Wypadałoby też z tym Zubinem pozbierać sobie wszystkie boosty do statystyk, prawda? Ale to na razie może sobie
najpierw teren jakoś zaplantujmy. Dobra, wieża orku. I teraz tak, jak w następnym wypadku będę chciał zrobić, to tutaj kosztuje to 10, to kosztuje 20. Drewna oczywiście i rudy. Więc jestem troszeczkę w dupci, bo to też... O Jezus Maria, jak to bardzo boli w hajs. Ajajajajaj. Dobra, zróbmy tak, niech one nam generują troszeczkę coś. Niech nam trochę tego generują. Okej. Okay. Sprawdźmy. No niestety. Och, come on. Szkoda, że nie mam zapomnienia, słuchajcie. Akurat czar zapomnienie mógłby tutaj, kurde, tak ładnie porobić wszystko. Ile oni mają? 15, 15, czyli łącznie mają 60. Więc taka jedna wystarczy. Nie dojdziemy do nich. Nie dojdziemy do nich w trzech turach, więc po prostu ich zaspamujemy strzałami. Nie to. To jest to? To. Okej. Okay. No to są akurat straty całkiem spoko, które mogę ponieść. Oho! Kolega, dzień dobry. Kolega, dzień dobry. Nie widzę, kurde, jaką ma siłę armii, no ale cóż. No ale cóż. Dobra, to złotko by się przydało. W zasadzie jakbyśmy przejęli i mieli dużo złota, to przecież możemy... złotem okupić sobie surowce, prawda? Prawda. Dobra, gniazdo na urwisku. Nie, już tutaj akurat muszą iść zdecydowanie jednostki, więc na razie zostawiamy te dwa zamki. Dopóki nie będziemy mieli nadmiaru hajsu, czy też nadmiaru surowców, to nie ma co tutaj akurat fortu robić. Tutaj sobie rozbudujemy do kapitolu i jednostki, a dopiero później tam będziemy coś robić, bo na dwa nie zdzierżymy. Nie ma opcji. No i okej, i teraz w zasadzie warto by było też zejść na południe i powoli, powoli... Gdzie mamy ten zamek, który nam ma najwięcej jednostek? Jakbyśmy sobie schodzili, byśmy wzięli tutaj jednostki, przejęli całe południe, w sensie wybili wszystko, co jest na południu i poszli na północ. Nie wiem, jak szybko uda nam się to zrobić, ale mam nadzieję, że całkiem szybko. Mamy tą logistykę, więc... Mam nadzieję, że będzie ok. Paputek, cichaj tam. Ok, przejmiemy sobie jeszcze to. Tutaj w zasadzie nie zrobimy już nic. Nie chcę tutaj robić, bo nie chcę wydawać pieniążków. Ok. No co jest, no? To jest moja kwika, ten kwikaczu, jak nie wiem. Dobra, złoto po drodze. Nieodwiedzone, chętnie się odwiedzę w takim razie. Albo tego gnola jeszcze tutaj po drodze zrobić. Tego gnola po... Uuu, siedlisko behemotów. Dzień dobry. No dobra, jak idę po jednostki, to warto by było to w zasadzie zbudować. Bo czemu by nie? Bierzmy to. A ty tutaj miałeś to zebrać. Okej, okay, dobra, nieważne. Troszeczkę się tutaj zakałapućkałem, jak to mówią niektórzy. Jezus Maria, przecież to jest masakra z tą prędkością poruszania się. O, ja pierdzielę. Dobra, Sauron idzie do młyna. Tutaj tylko i wyłącznie szczęście, nic więcej. Dobra, czym możemy coś zrobić lepszego? Fort Ogrów, ale Fort Ogrów jest problematyczny, bo nie mam drewna. I to w dużej ilości nie mam drewna. Salę Walhali w zasadzie warto by było zrobić, zanim tam dojedziemy. Czy chcesz dogonić wroga i zaatakować go? Chętnie. Ale chętnie zrobiłbym to bez strat. Można? No nie są takie, wolne, powiem wam. Wow, 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 wow.
bolało. Znaczy jego bolało oczywiście. Dziękuję. Cyk. I mieczyk, więc już troszeczkę jesteśmy tutaj zbustowani. Bardzo mi się to podoba. Co możemy wybudować? Fort Ogórz możemy wybudować. Kapitolu niestety nie. Cyk. Zamek. Czemu zamka nie mogę? Zamku nie mogę zrobić. Zamka. Co to ty głupku? Jaki zamek? Zamka, zamka. Brakuje nam rudy. Też nam brakuje rudy. Wszędzie nam brakuje rudy. Sarąbiście. Jezus Maria, to jest strasznie drogie. O. Dobra, zróbmy tak. Mam nadzieję, że oni nie mają przejścia tutaj. W żadnym wypadku. Nie, no bez jaj. No tym kurde zubinem, bez jakichkolwiek... Nie, te rękawice jeźdźce muszą być zdecydowanie przejęte za chwilę, bo... Inaczej to ja tutaj nie zdzierżę. I nie zdzierżę też z tym papugiem, który mi się tutaj drzyna tupem. Czego ty chcesz? 20, 10, więc w zasadzie 30 potrzebuję. Dużo. Ale zamek warto by było zrobić. Przed następnym tygodniem. Dobra, uwaga, czy ja od uczonego dostanę umiejętność, czy wiedzę, albo moc? Na tą mapę całkiem nieźle. Na tą mapę całkiem nieźle. Zdecydowanie. Mhm. To jest na plus. To się chwali, to się szanuje, to się respektuje. Okej, okay. Grota cyklopów. Mamy siódmy dzień, więc w zasadzie warto by było zrobić grotę cyklopów i warto by było zrobić zamek. Dobra, najpierw grota cyklopów. Co ja zrobię? Tak. Grota cyklopów. Czy ja się wykupię? Wykupię się, świetnie. Świetnie, świetnie. No tak, teraz będzie się witać, bo ktoś przyszedł do mieszkania. Nie wierzę, no co za... Co za mały, pierzasty... Cichaj! Jezus Maria. Nie miał człowiek problemu, to sobie kupił papugę, nie? Okej, dobra. 4, 5, 6... Ja powiem wam tak, ja ustawiam sobie akurat jednostki pod takim kątem, że w środku mam zazwyczaj jednostki najszybsze. Więc mam nadzieję, że akurat nie będziecie mieli mi tego za złe. Ale okej, okay, zejdźmy sobie na dół. Świetnie. Cyk. Tu mamy wszystko. No i oczywiście spróbujmy zrobić zamek. Żeby w następnym tygodniu mieć większy przyrost, ale do zamku potrzebujemy jeszcze 5. Okej. Okay. Mogę tego żałować, ale mogę też tego nie żałować. Dobra, będziemy mieli większy przyrost w przyszłym tygodniu. Więc jest okejka. No niestety, piasek też nam nie będzie sprzyjał, ale populacja królestwa zwiększa się, super. Czy chcesz dogonić wroga i zaatakować go? Tak, bo to będzie zawsze exp, nie? A propos expa. No dobra, bo to akurat drogie jest. Dobra, wejdźmy tutaj. Bo nie mamy nic więcej do ruszania się, tak? Dobra, Kapitol. Już jesteśmy pięknie porobieni. Teraz warto by było robić te drugie zamki. Tylko, że no tutaj nas będzie to kosztować fort, prawda? A fort jest dosyć drogi. Dobra, czy są jakieś miejsca, które ja mogę okupować, by... Tak, weźmy sobie te wszystkie młyny. Ty tu stoisz bez celu. Czy jest jakieś miejsce, w którym mógłbyś stać, a które by nam przynosiło zyski? Ten młyn. Tylko i wyłącznie dwa młyny mamy chyba na widoku. Okej. Okay. Tylko nie mów mi, że przejdziesz przez garnizon. Zaraz, zobaczmy, jaki on jest twardy. Słabo twardy. Watahy i hordy raczej nie przeskoczy. Watahy i hordy raczej nie przeskoczy. Okej, okay. Ile nas to potrzeba? 20.
Ta ruda jest bardzo ciężka do zdobycia, powiem wam. Faktoria handlowa by się przydała, co? Ale dobra, zróbmy sobie chociaż... Co znowu? Aha, jeszcze jednego drewna. Nie wiesz. Biedak, jeśli chodzi o... surowce. Dobra, idźmy po te rękawice jeźdźca, bo jak chcemy się poruszać, to musimy tutaj zdecydowanie coś podziałać w tej kwestii. Dobra. No i spróbujmy sobie rozwinąć ten drugi. Tutaj spróbujmy się rozwinąć, jeśli chodzi o jednostki, no bo inaczej być nie będzie. Dobra, ty idź do młyna. Zawsze będziesz mogła zbierać nam tam jakieś jednostki. Kurde, boję się, że on zaraz mi przejdzie przez ten garnizon. Będę w dupci. Okej, gnole, zaatakować? Tak, zdecydowanie. Hajs. Hajs, dlatego że jak nie hajs, to... Znaczy, będę musiał po prostu wykupować to wszystkie, te surowce, bo jestem w takim troszeczkę szachu, nie mogąc stąd wyjść. Okej, wilczy wybieg, nie stać nas, ale na wieżę orków nas stać. Dobra. W ogóle tutaj na południu warto by było też wybudować salę Valhalla, ale tego potrzebuję fort, naprawdę. Bo będę miał plus jeden do siły, wiecie o co chodzi. Jakbym tutaj zawitał. Uczy logistyki, ale my mamy logistykę. My mamy logistykę. Czy zaatakować? Tak. Tutaj moglibyśmy wysłać jakiegoś muła. Nie będę tracił punktów ruchu. Grupa bazyliszków. Czy my chcemy grupę bazyliszków bić? Wilczy wybieg. 10 drewna. Cały czas ciągnie się za nami ten problem z drewnem. Dobra, to tutaj ten fort spróbujmy wybudować. 20-20, tak. Tak. Kupmy to. Stać nas, nie? Na razie i tak nie mamy co wykupować. Więc stać nas. Okej, spróbujmy to zaatakować. Czy chcesz dogonić? Tak. A nie chciałbym zdradzić. Da radę tak zrobić, czy nie bardzo? Na początku mamy mało jednostek, więc wszystkie jednostki są na wagę złota. Można by było spróbować je spowolnić. Z 8 punktów do 4 punktów, więc można byłoby im uciec. Ile one oddają? 10 obrażeń, 60... No. Chyba, że zaimplikować im, kurde, taką strzałę. O, come on, najgorzej. To powinniśmy porobić. Dziękuję. Świetnie, bez strat. Grupa roków. I ten hełm czaszkowy też by mi się przydał, bo to zawsze wiedza, nie? Jeśli się dobrze orientuję. Tutaj nic nie wybudujemy. No salę Valhalla możemy wybudować przy okazji. Żebym nie zapomniał, prawda? Ja wiem! Kurde, co ja mogę zrobić przecież. Jestem głupek. Przecież tutaj są przyrosty do wzięcia. Leć tutaj. No ja pinkole, no. Są przyrosty przecież do wzięcia. Tutaj bierzemy tą panią i ona będzie tu stała. Ajajajajajaj, se to. Koszary goblinów. A tutaj jesteśmy w stanie coś zrobić? No na razie nie. No możemy zrobić chatę, chociaż nam... No... Ich dupę ni w oko. Bo nic nam nie zbustuje, nie? Czy chcą dołączyć do tego? Nie wiem ile tych goblinów. Ale nie mamy za co ich wziąć. W sensie mamy 70 zwykłych. ...27 ulepszonych. Chyba nie biorę. Moglibyśmy, kurde, wysłać kogoś na morze. Ha, ha, ha.
Moglibyśmy kogoś wysłać na morze, słuchajcie. Tylko, że to wymaga od nas, słuchajcie. Znowu drewna. 10 drewna, jeśli się dobrze orientuję. Wymaga to od nas. Żeby właśnie... A, tutaj mieliśmy zebrać te rzeczy. Żeby pojechać na morze i pozbierać lucik. Dobra. Jezu, ale jakbym miał wrota wymiaru. O Boże, jakim bym był szczęśliwym człowiekiem. Tak. Nic więcej? Dobra. Jakim ja bym był szczęśliwym człowiekiem? Jakbym miał wrota wymiaru. Tutaj możemy się wtrynić. Wieża... Okej. Okay. Zjeżdżając na dół, moglibyśmy wstąpić po jeden siły. Zdecydowanie. Populacja królestwa zwiększa się. Zarąbiście! Herb męstwa. To by się przydało. Zdecydowanie. To może wiecie co? Zróbmy tak. Gunnar. Niech to odbierze, a ona niech idzie, kurde, budować statek. Tutaj zdobywamy tych. Zdobywamy tych. Troszeczkę... No, 3 tygodnie w zasadzie zwaliłem tutaj. Tej kwestii. Okej. To przekażemy sobie ten herb męstwa po prostu. Okej, okay, i tutaj na dole mamy salę Walhali. Na górze z kolei mamy możliwość wybudowania czegoś. Wilczy wybieg. No nie, no ale kurde, no to musimy coś kupić. Musimy coś kupić i kupmy w zasadzie jakąś tam ilość jednego i drugiego surowca. Wilczy wybieg, może być. Musimy iść naprzód, bo inaczej będzie lipa. Możemy wybudować chatę. Też o tym zapomniałem wcześniej. Świetnie. Gunnar, odbierz od niej herb męstwa. Przekaż tutaj herb męstwa. A my w zasadzie i tak idziemy do zamku, nie? Tutaj zdobyć jeden siły. Możemy sobie też zebrać jednostki. Wilczy wybieg sobie zróbmy, więc też w zasadzie 9 jednostek. Okej. Okay. Okej. Okay. Spoko, no tutaj już akurat więcej nie połażę. Dupcia trochę. Ty idź tutaj i spróbuj zrobić stateczek. Zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek ten statek będzie okupował, w sensie, czy będą ludzie faktycznie tam jeździć. Po tym... Po wodzie czy nie? Bo na wodzie w zasadzie bardzo dużo jest drewna. Więc tutaj akurat nam na plus. Zdecydowanie gniazdo na urwisku. To nam będzie na plus. Czy chcesz zaatakować? Tak. 19 straty. A może tak? Nie? Dobra. Mamy to. Świetnie. I tutaj oczywiście można puścić kogoś, kto to przejmie. Czy chcesz dogonić wroga i zaatakować? Tak. 13 straty. No oczywiście jakiś derb, kurde, wziął i zraszował, nie? W zasadzie można by było zrobić oślepienie. Blindzik, kurde, wjechał jak złoto. Na 8 tur. Więc możemy sobie spokojnie podejść. Tylko porobić. Pięknie. No, o tym już na pewno podchodzę. Objedziemy go, kurde. Najazd. Aż mi go przykro mi, no. Dobra, nie wiem, która to będzie następna tura. Ale zacznijmy z grubej. Było miło. Okej, okay, dobra, to mamy. W
takim wypadku tutaj gniazdo na urwisku. Tutaj po groty cyklopów Fort Ogrów nie stać na znowu. Nie mamy drewna. Średnio, średnio z tym drewnem. Zdecydowanie średnio z drewnem. Fort Ogrów. Świetnie. Musimy wysłać kogoś, słuchajcie, na... Musimy wysłać kogoś na wodę. Bo inaczej będziemy się tak ciulać, kurde. Nie stać cię na zakup okrętu. Co to znaczy, że mnie nie stać? Stać mnie. Pa. I co teraz powiesz? Nie ty. Okej, dobra. I teraz będziemy sobie pływać. Świetnie. Ty idź przejmij te, kurde, złota kopalń. Dobra, cyk. Ty cyk, złotko. Świetnie. No akurat niestety będziemy się dosyć mocno ciułać na wodzie. Gdzie ona jest? Tu jest. O, proszę! Złotko i monolit przejścia. Świetnie. Tylko czy nam cokolwiek da? Pod ogru. Niestety niemożliwe do zbudowania, to zróbmy to. Grota cyklopów. Ach. Hajs, hajs, hajs! Hajs! Tutaj byłem. Jeszcze na północ sobie tutaj weźmy, wyczyśćmy. Okej, okay. Dobra, ale wiecie co? Warto by było, kurde, ja się tak zagrałem. Próbuję sobie ogarnąć ten swój skrawek mapy. Ale dobra, to już w przyszłym odcinku w zasadzie będziemy mieli pod kontrolą cały ten nasz tutaj obszar. I będziemy mogli spróbować wyjść. Będziemy mogli spróbować wyjść. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.